Witam, witam gwintowników. Dzisiaj gramy ponownie na Skellige, ale zobaczymy sobie talię pod dzika morskiego. Tutaj, jak widzicie, król Bran po aktualizacji może odrzucać 3 karty, więc tutaj duży boost. No i myślę, że tutaj reszta się nie zmieniła, więc to będzie bardzo mocna talia aktualnie. Więc zagramy sobie pod tych odrzutków. Jeszcze można tych rzucić. Wrzucimy sobie. Może wrzucimy, myślę, że to można wywalić. Co tu jeszcze pod odrzucenie jest spoko? Ten nie jest odporny na mgłę, nie? Masakra. No dobra, jeden drakar niech będzie. Chociaż nie, lepiej tak. 2 deszczyki, uzdrowienie, wszystko jest spoko. Co tu jeszcze pod odrzucenia? Svanrig ewentualnie. Dalryk nie, operator. Kambi. Zagramy sobie później jeszcze tym Kambi na rankingach. No dobra, talia wygląda fajnie, tylko zmieniłem tutaj Brana i myślę, że tych... Dobra, dwa razy, 26 kart. Tu będziemy sobie tworzyć. No zajebiście, zajebiście. Także łapeczka na początek. Beczki nie będzie. O, ranking wygląda zajebiście. 8000. Albo wiecie co, zagramy tak. Jeszcze tutaj zmieniłem jedną kartę. Będzie myszowór. Będzie myszowór zamiast uzdrowienia. Myślę, że to lepiej działa. Bo myszowór teraz, jak widzicie po patchu, najpierw dobiera karty, później odrzuca. Tak samo jak ostatnie życzenie. Więc zagramy teraz. Zagramy teraz. Szach i mat. O, Radowid, 32. Miodu! Dajcie mi więcej miodu! Jakie tam macie levele, mi napiszcie w komentarzu. I rangi też, o. Jest dzik morski, proszę bardzo. 2 razy deszczyk. Okej, okay. Szkoda, że nie ma kajdan. Szkoda, że nie ma kajdan. I bardzo mało kart na odrzucenie tu widzę. No dobra, to później to uszczuplimy. No to cóż, tego dzika morskiego na początek. Zadarłeś z niewłaściwego. Jedno przekląt. To dobra. Deszczyk. Taki zwykły. Troszkę pogramy. Dzik morski. Nabiję sobie tych piratów i później zrobimy te combo w kolejnej rundzie, nie? Tak, tak, tak będzie spoko. Spasował. No to cóż. Bardzo mi się to nie uśmiecha, ale możemy to spasować. Też bez sensu. Chociaż. No nie, bo on dzika morskiego, to on mnie rozwali Radowidem. To i tak bez sensu. Na remis, do dupy. On mi to od razu rozwali, czyli na Radowida to jest bez sensu. Dobra. Robimy tak. Mam jednego pirata i wygrana. No ale tak czy tak, spoko talię. Tylko bym stracił tego dzika bez sensu. Dobra, jest pirat i jest harcownik. To jedziemy, pirat. Niech będzie. Do mojej ręki poproszę Lugosa. 12 kart w talii. Nie wiem, czy teraz nawet ta opcja bez dzika by była lepsza. No, możemy całą talię przetasować, jak widzicie. Bran odrzuci 3. Okej. Okay. Ten pirat jest do dupy. Czemu chciał jeszcze wymienić? Dalej, chłopie. Będzie jak zechcesz, panie. Death mode. O, drakara mi rozwalił. Tam będzie ciekawa talia. Oczywiście, przyjacielu. Obrzucamy sobie tak. Tego majstra.
Deszcz już nie będzie potrzebny. No i ten też nie. Dobra. Lęda tak stać. I super jest Bran. Bran jest zajebiaszczy. To teraz wyrzucamy wszystkie karty i Lugos na kolejną. Spoko. Kobiutko. No, tu można zagrać sobie Mróz, to jest fajne. W sumie ta karta teraz wygląda fajnie, bo nie musimy sobie niszczyć dwóch rzędów, nie? A mówiłem, że będzie warto. Tylko tak myślałem, czy by nie zmienić teraz tutaj wartości tej karty, na przykład na 80 fragmentów, bo nie jest taka mocna. Ja nie mogę! Powetka. Ty w mordę. To ma jakąś niszczarkę tam. On ma jakąś niszczarkę. Pioron był, Yennefer klątwy, Pawetta, Detmold, Radovid. Niszczarka. To musimy to kombo zrobić w tej rundzie, nie? No w tej. Później sobie zostawimy z Griffę i Lugosa. Super. Chociaż... Nie, dobra, wyrzucimy tą z Griffę też. Wezmę sobie bojowego drakarka. Dobra. Tak czy tak musimy wywalić wszystkie karty. I stara taktyka, tylko jest wzmocniona ta talia moim zdaniem. Bardzo mocno. 5, 6, 9. No co ty tak myślisz, majster? Pawetta jeszcze raz? Proszę. No co za rzeźnik. Dobra, to ja już się nie będę starał. Wyrzucam wszystko. Co za rzeźnik. Epidemia. No nie, widzieliście taką talię w ogóle kiedyś? Niech bogini chroni cię od złego. Bo ja średnio. Średnio widziałem taką talię. No troszkę tu kart już jest. Muszę go zmusić do użycia Radovida. Bo będzie po Lugosie. Jest, no dobrze. No i super. No i super. Troszkę średnio to wyszło, bo gościu ma jakąś straszną talię. Bardzo ciężką. Same kontry. Ale tu ładnie może wlecieć teraz. Deszczyk. Deszczyk, dobra. Deszczyk, pirat i Lugosa zostawiamy. Ciekawe. Za bardzo na medyków to on nie gra. Że ma kilka kart. Ale dziwne. Dalej, nie masz mi co zniszczyć. Tą trójkę mi zniszcz. No jest bezużyteczna. No. Za króla! Okay. No i w talii nam zostało 7 kart, ale to można przetasować całą. Jakbym miał lepszą rękę, to zdecydowanie. Ostatnie życzenie odrzuciłem. Myszowora jeszcze bym miał. No to wiecie. No, 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 dawaj, dawaj. Może troszkę mniej specjali? Ale nie, fajna talia. Mi się podoba. Ogólnie Skellige lubię i Skoyatel ostatnio. No i Nilfgaard. Utwory są zbyt mocne.
A, północ jakoś tak... Nie podchodzi mi. Dobra, jeszcze wyrzuci jedną kartę, hop. Użoga. Nie. Nienormalna totalia. Ej, jeszcze go uderzyłem dwa razy. 16 na cmentarzu. Pasujemy. Ciekawe, czy mi da w ogóle tego Lugosa odpalić. Bo on tam ma pewnie jakąś bombę. Ej, piorun, jeszcze jeden. Albo kajdany. Od nowa. Zajebiście. No to super, dostałem. Kuteczka. No i Lugosik. I tak będzie miał z 15 punktów, lekko. Pan. Przegrał. Jeszcze się możemy bawić. Tu mamy Zygfrydę. No to super talia. Daliśmy radę z takim zwariowanym Radowidem. 20, ten się złoty robi, a ten 14. No i super, bo tu wskrzesiłem sobie dwie karty. Tak by było 16. No i good game. Super. Co jeszcze mamy? Mamy tego złota troszkę? Ej, sporo punktów było. Sporo punktów. 95! Gramy jeszcze jedną. Ale dobry. Dobra. Tak każe ty. No nie, znowu Radowi. Usiądź do stołu, nabijmy się. No lipa. Mam Lugosa już w ręce. Czyli tak, ten sztorm mi się przyda. No spróbujemy, spróbujemy. To mogę sobie odrzucić później. No, fajnie to wygląda. Próbujemy przetasować całą talię znowu. Idziemy. No dobra. Teraz tak. Odrzucę sobie od razu tym ziomem. Żeby uszczuplić, nie? Usiądź do stołu, nabijmy się. Tak, czego ja nie potrzebuję? Tego majstra. Ej, to jest super! To ja mogę na trzech tych grać. Bo jak sobie odrzucę, one przyjdą na pole. Kajdan w sumie nie potrzebuje? Nie, nie za bardzo. I tego deszczu też na razie nie. Chwała najzielniejszym! Dobra, i ten przychodzi, fajnie. I mamy w talii 13 kart. Większe prawdopodobieństwo na lepsze, nie? Jednostki. Wiadomo, o co chodzi. No i teraz ostatnie życzenie jeszcze, proszę bardzo. Birna. I to tuś. No to tak, to zwykły. Nie. Co by było lepsze? W sumie będzie grał na ten górny rząd. To wyrzucimy. Aha, i tego harcownika. Zajebista talia. Starych druhów nie poznajesz. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, 11 kart w talii. Mogłem oczywiście zrobić jakieś kombosy, ale ja sobie uszczuplę po prostu. No dobra, położymy tego. A ten tu czego? Bo ta runda i tak jest przegrana. Ja wrzucam jeszcze 12 tam do niego. On ma klątwy. Dobra. Spoko. Niech będzie. Teraz tak, do mojej ręki trafia myszowór, proszę bardzo. I liczba kart 8 i teraz będzie 6 i jeszcze dwie na następną turę. Dobra, zajebioza jest. I tak to wszystko pod Lugosa ma być. Ale dużo. Koniec gadania.
Oczywiście przewagę kart musimy mieć, więc... Teraz uwaga, on ma Ciri. Jeśli tego trzeba, już otwora. Ładnie, szpieg. Nidzik. Zajebioza. Naprawdę zajebioza. I tu tak. O kurde, ten drakar. Ten pirat musi być. Sporo mam tych kapłanek. Dobra, jedno out. To też musi być. Ten na kombosy też. No niestety drakar. Ale mam 3 razy medyków. Jeszcze szpiega. Zobaczcie, talia 4. Karty. No sobie szpiega odpalimy, czy nie? I to wszystko na kolejną. 11 punktów do niego. Ja to trochę lipa. Co ja mam tu robić? Jedną Freję zużyjemy. Tak. Ale będą jaja w kolejnym. Czyli on mi zabije tego dzika morskiego. A Lugos przeżyje. Ej, nie podoba mi się. Nie, nie podoba mi się. To mamy tylko 11 kart. Szybko spasował. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. No i bardzo mi się to nie podoba. Już bieg miał wlecieć w tej rundzie. I miałem wyskoczyć ze wszystkiego. Niedobrze. Niedobrze. Straszna lipa. Koniec gadania. Dobra. Troszkę tego mamy w sumie, 14. No z 10 jednostek jest. Doradowit. Doradowit. Z nim. Teraz tak. Hej, mej! Deszczyk, serio? O mój god. Ta runda do wyrzucenia. Pokażmy. Może to wygramy, ale... I tak nie poszło po myśli. O, czyste niebo. Dobra, dobra. Nie chcesz płacić w złocie, to zapłacisz krwią. Zobaczymy, czy będzie grał na ten rząd. Tym Radowidem to moim masakrem. Nie, ale talia tak czy tak mi się podoba. Niech bogini chroni cię od złego. Aha, ona już nie wskrzesza w Frejek. Może mi się zagalopował, ale drakar spoko. No, 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 w to. Tylko nie w drakara. Super. Jeszcze jest taka odnowa. Odnowa wskrzesza, nie? Super. Weźmiemy sobie tego. Chyba ten deszcz mi się nie przyda. Przecie nic nie mamy. Dobra, Lugos. Ja tu ustanawiam prawa. Lugos i jeszcze to i spoko. Prawdopodobnie to przegraliśmy. No. Deszczyk mi zabierze... sporo. Jemu tylko 9, a mi... 6, 10. Niech żaden nie ucieknie! Holger, najpierw żadna ręka znów na swoje drakary werbuje. Co ty na to? Ła? Oni już to wszyscy byli? Chyba byli. No to lipa.
35-33. I co on tam ma? Pożogę. No kładź to. Ale mnie zdenerwuje. Kajdany. A. Dobra, wygrał. Wygrał niestety. Ale cóż, talia fajna. W sumie polecam. Całą możecie sobie przetasować i macie karty, które chcecie, nie? Tu, dostałem tego golda? O, dostałem. 5 fragmentów. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Dajcie łapkę w górę i kto nowy na kanale, zapraszam do subskrypcji, bo tutaj gwincik, jak widzicie, pojawia się codziennie. Także dzięki bardzo, hej hej.